właśnie znajduje się nad kanałem Żeleńskim, a na drugim brzegu powstaje Park Żeleński. Jak wygląda ta inwestycja teraz we wrześniu 2024 i w poprzednich miesiącach, kiedy inwestycja się rozpoczynała? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czołem, Avizonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z warszawskiej Białęki, gdzie powstaje pierwszy park w Warszawie z linią brzegową, Park Żerański. I właśnie stąd od ulicy Modlińskiej do ulicy Puchocińskiej powstaje ten ogromny obiekt, będzie mieć powierzchnię 13 hektarów. Niemal 500 nowych drzew będzie tutaj posadzonych, 1000 krzewów i ponad 36 tysięcy bylin. Mało tego, będą 44 tysiące metrów kwadratowych łąk, idąc dalej, będzie 7 tysięcy metrów kwadratowych trawników, więc tego tutaj trochę będzie. Mnóstwo nowych dróg pieszo-rowerowych, a sama inwestycja w pierwszym etapie ma być zakończona mniej więcej na koniec tego roku. Jak to wszystko wygląda w dzisiejszym filmie, ja wam dokładnie pokażę i też opowiem trochę, co tu właściwie ma powstawać. No i już widzicie, że mamy ujęcia z lutego 2024 i z września 2024, tak abyście mogli zobaczyć, jak ta inwestycja postępowała na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Może faktycznie prawie żadnych filmów na temat tej inwestycji w ostatnim czasie nie publikowałem, co nie oznacza, że tej inwestycji nie nagrywałem. Nagrywam ją już od ponad pół roku i faktycznie dzięki czemu mogę Wam w dzisiejszym materiale pokazać, jak ta inwestycja się zmieniała. No i już w kolejnych materiałach co dwa miesiące będę oczywiście pokazywać, jak to postępuje krok po kroku. Sama inwestycja z ważnych elementów jest podzielona na dwa etapy i może od tego przejdźmy na samym wstępie tego materiału. Wy w międzyczasie będziecie widzieć, jak ta inwestycja się zmieniała na przestrzeni czasu. Natomiast tak, inwestycja jest podzielona na dwa etapy. Etap pierwszy, który już jest realizowany właściwie od końca 2023 roku do przełomu tego roku i kolejnego, czyli do początku 2025 roku, jest realizacja całej zasadniczej części parku. Czytaj, budowa wszystkich dróg pieszo-rowerowych, nowej linii brzegowej, pierwszych mniejszych pomostów, paru właśnie tych nowych łąk, zasadzenia wszystkich głównych drzew, nowych krzewów, bylin i tak dalej. Natomiast główny element to jest budowa wszystkich dróg pieszo-rowerowych na terenie całej części i zagospodarowanie całej części, jeżeli chodzi o linię brzegową. I pierwsze też również pomosty. Pierwsze pomosty, których dużo na razie na wstępie nie będzie. Będą one realizowane zasadniczo w drugiej części etapu, ponieważ w drugim etapie, który ma się rozpocząć w 2025 roku, jeżeli chodzi o prace budowlane, mają powstać pozostałe elementy, jak chociażby plac zabaw, elementy fontan dla dzieci, więcej pomostów nadwodnych i może w kolejnych etapach również powstaną te brakujące kładki. Kładki przez Park Żerański. Tych kładek ma być nawet kilka z tego, co widziałem w koncepcji. Około 3-4 kładek, więc naprawdę całkiem odjechany będzie ten park, łącząc właśnie jedną część Parku Żerańskiego z drugą. Więc koncepcja tego, by faktycznie park, właściwie kanał Żerański w tym miejscu połączył się w jedną całość, zamiast tego, jak to wygląda w tym momencie, jest całkiem ciekawa i nie będę mówić, że mi to się podoba. Faktycznie 4, spojrzałem w projekt, jeżeli chodzi o koncepcję, 4 kładki miały tutaj być, z czego jeden most miał być również dla ptaków. Też trochę będzie tutaj pól lęgowy właśnie dla samego ptactwa. No i ogólnie mnóstwo tych ścieżek właśnie z przestrzeniami rekreacyjnymi dla mieszkańców, też jakieś mniejsze siłownie będą tutaj realizowane, place zabaw, które będą właśnie dla dzieci, ale takie wśród natury i takie bardziej dzikie place zabaw. No i też jeden budynek, który ma być wykorzystywany czy to kulinarnie, czy to również w innych celach zimą. Natomiast ten budynek, z tego co kojarzę, będzie chyba realizowany w ramach drugiego etapu, bo aktualnie tutaj się właściwie jeszcze nic nie dzieje w tym temacie. Niemniej inwestycja zakłada też budowę właśnie tych paru pomostów nadwodnych, dzięki czemu będzie można wyjść na sam port, właściwie do samego portu, i podziwiać, jak to wszystko w tym miejscu się prezentuje. Z ciekawostek wam powiem, jeżeli chodzi o to, jak ten park będzie wyglądać już bezpośrednio, jeżeli chodzi o nowe elementy, to ma być zamontowana tutaj wieża widokowa, która będzie nawiązywać do samego starego portu, czyli będzie w formie takiego jednego silosa betonowego, który po prostu będzie wystawać w mniej więcej centralnej części samego parku, tak aby można było podziwiać całą przestrzeń, jeżeli chodzi o linię brzegową. Swanegom to jest jeden z tych parków, który faktycznie będzie prawie całkowicie odcięty od ruchu drogowego i
naprawdę jak nagrywałem ten materiał z drona parę razy, chociaż tym razem ostatnim jak nagrywałem to najbardziej, siedząc nad linią brzegową parku kanału Żeleńskiego, muszę przyznać, że naprawdę jest bardzo cicho, bardzo przyjemnie i ten park będzie mieć swój właśnie urok, jeżeli chodzi o ten element, czego żaden inny park po prostu w Warszawie nie ma, bo nawet siedząc na Polu Mokotowskim słyszymy ten szum miasta, a tutaj do Modlińskiej jest dosyć daleko, do Pochocińskiej również jest dosyć daleko, a co najważniejsze, nawet jeżeli te ulice nie są aż tak daleko, to i tak zawsze jest tutaj bardzo dużo drzew, no i jest też sama woda. Więc konstrukcja całkiem ciekawa tego parku, na przyszłości połączy się oczywiście w tym miejscu z trasą tramwajową, która tędy będzie biec. Rezerwa pod niego tutaj jest, oczywiście prace koncepcyjne, jeżeli chodzi o studium tejże inwestycji, aktualnie są realizowane i najprawdopodobniej w latach 2030-32 tramwaj wzdłuż Modlińskiej i najprawdopodobniej również do przystanku kolejowego Warszawa-Żerań dojedzie w dalekiej przyszłości. Tymczasem teraz lecimy sobie nisko nad całą inwestycją, żebyście zobaczyli, jak to wygląda tutaj, patrząc z perspektywy lotu drona. Mamy ujęcia z dwóch miesięcy, z czerwca 2024 i teraz z września. Te ujęcia są z czerwca, więc możemy zacząć, że faktycznie tutaj koncepcje, jeżeli chodzi o te wszystkie ścieżki, już mniej więcej były zarysowane, już było dokładnie widać, gdzie one będą. Sama konstrukcja się tutaj pojawiała i jeszcze teren był w niektórych miejscach wyrównywany i jeszcze nie mieliśmy całkowicie zarysowanych tych ścieżek na całej długości, ale one już tutaj pojawiały. Nie mieliśmy też jeszcze zamontowanych murów oporowych, jeżeli chodzi o samą część blisko wody. Natomiast we wrześniu, jak to wygląda teraz, zetknijmy sobie. Oczywiście sam park cały czas się zaczyna tutaj bezpośrednio obok ulicy Modlińskiej i widzimy już z tej perspektywy, że trochę bardziej sama linia brzegowa się zmieniła. Mamy też nowe schody, jeżeli chodzi o zejścia do samego kanału Żeleńskiego i to są chyba największe elementy, jeżeli chodzi o tą część do wody na całej długości parku, czyli po prostu nowe schody bezpośrednio do samej tafli wody. Następnie na dalszym odcinku możemy zobaczyć właśnie, że te ścieżki zostały jeszcze bardziej zarysowane, są już bardziej wyraziste. Teren pomiędzy nimi został wyrównany i już powoli trochę uporządkowany. I są też oczywiście przestrzenie, znaczy też z ważnych elementów, to co powiedziałem na wstępie filmu, tutaj dosyć dużo ludzi chodzi po tym parku, we wszystkich miesiącach właściwie, jak nagrywałem tę inwestycję, mnóstwo było osób, które po prostu sobie spacerowały po tym parku, bo po prostu płoty były w różnych miejscach zdezelowane i po prostu można było wejść. Niemniej oczywiście go nie radzę, natomiast możecie zobaczyć na różnych ujęciach po prostu spacerujące pełne rodziny, nawet z wózkami dziecięcymi, co wygląda całkiem komicznie, patrząc na to, że to jest po prostu plac budowy. Niemniej, tu lecimy sobie dalej, jeszcze na tych ujęciach z września i tu właśnie widzimy też elementy, jeżeli chodzi o całą konstrukcję w tym miejscu, gdzie w przyszłości właśnie będzie się rozpocząć jedna z tych kładek. Tak, tam, gdzie te kładki będą powstawać, to jest dosyć łatwo do zobaczenia, bo po prostu teren jest wzmocniony tymi właśnie elekami, normalnie byśmy to nazwał elką peronową, ale po prostu to jest elka tutaj, która będzie robić linię brzegową i będzie po prostu zabezpieczyć ten teren, aby się nie osunął do samej wody. Tu też przy okazji w tym miejscu możemy zobaczyć całe zaplecze budowy, które jest trochę odsunięte od samej inwestycji i jest schowane po drugiej stronie lasu. W lesie też powstaje mnóstwo nowych ścieżek pieszo-rowerowych, ale tego wam niestety nie pokażę, no bo dronem nie wlecę tam oczywiście na dół, a jakby was to nie zdziwiło, jednak nie chodziłem po placu budowy i wszystkie ujęcia mamy tylko i wyłącznie z góry. Dalej patrząc, możemy zobaczyć linię brzegową już całkowicie zarysowaną i tutaj kolejne mury oporowe. W tym miejscu będziemy mieli kolejną oczywiście konstrukcję, jeżeli chodzi o najprawdopodobniej kolejną kładkę. Natomiast tutaj mamy pierwsze te części, jeżeli chodzi o pomosty. Pomostów trochę będzie. Tu jest, z tego co kojarzę, pomost prywatny, który się ciągnie od tych osiedli w tym miejscu. Niemniej on tutaj już został przeniesiony i był realizowany w ramach właśnie tej inwestycji, jak widzicie, w czerwcu. W czerwcu był teren wygrodzony, nie dało się do niego dojść i sama linia brzegowa tutaj była dosyć mocno przebudowana, jeżeli chodzi o całą tą inwestycję. I to wtedy było tutaj realizowane. Natomiast na dalszym odcinku, wtedy w czerwcu właściwie się nic nie działo. Czyli idąc dalej w kierunku ulicy Pochocińskiej, teren był oczywiście wygrodzony, niemniej pomijając same klatki, same schody do tafli wody, nic się nie działo. Natomiast we wrześniu tu mamy już całkowicie zarysowaną tą całą część, jeżeli chodzi o właśnie mur oporowy, który w tym miejscu będzie podpierać całą część, jeżeli chodzi o las i ziemię w tym miejscu, żeby po prostu nie spadała na dół i żeby dało się zrealizować samą konstrukcję później przyszłości kładek. Mamy jeden z tych właśnie pomostów, ale to jest raczej ten pomost prywatny. Dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że to właśnie jest ten pomost prywatny. No i tu już jest całkowicie zrobiona ta sama część, jeżeli chodzi o linię brzegową, jest już zabezpieczona, ładnie tutaj zrealizowana i to faktycznie jest element, który się wydarzył na przestrzeni tych kilku
kilku miesięcy od czerwca. Na dalszym odcinku widzimy, że właściwie się nic nie dzieje, pomijając te właśnie schody, aż do samego końca tej inwestycji. Czytaj, w tym miejscu mniej więcej są kolejne jeszcze realizowane prace, jeżeli chodzi właśnie samą część nadwodną. W samej części w lesie dużo nie widzę, chociaż można zobaczyć, że mniej więcej cały zakres, jeżeli chodzi o wszystkie ciągi, większość ciągów pieszo-rowerowych jest już zrealizowane, przynajmniej zarysowane, nawet jeżeli nie są całkowicie gotowe. Natomiast to jest najważniejszy element, jeżeli chodzi o to, co ma być gotowe, czyli nowe polany, nowe drzewa, nowe łąki kwietne, nowe części, jeżeli chodzi o ciągi pieszo-rowerowe, i cała linia brzegowa ma być gotowa. Natomiast z tą linią brzegową, patrząc na to, jak ta inwestycja postępuje, to nie wiem, czy im się to uda wszystko wykończyć do końca roku. Chociaż mamy dopiero wrzesień, więc może jeszcze przez te kilka miesięcy i uda im się to zrealizować. Niemniej, patrząc na całą długość tej linii brzegowej, na to, ile im się udało zrobić przez aktualne pół roku i przez to, ile im jeszcze zostało, śmiem trochę w to wątpić. Ale może jestem pesymistą, jeżeli chodzi o tą konkretną inwestycję. No i tutaj jeszcze raz możemy sobie zobaczyć, jak to dokładnie w tym miejscu się prezentuje. No jeżeli chodzi o te kładki, no to faktycznie jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie one powstaną. Jedna z tych kładek właśnie w tym miejscu, gdzie aktualnie się znajdujemy, ma powstać, bo teraz jeszcze sobie zerknąłem do tej koncepcji. Ona ma być też taka, znaczy te kładki mają być takie ciekawe, bo one nie będą tak proste jak most, który powstał nad Wisłą, tylko to te kładki będą jeszcze bardziej pokręcone. Przynajmniej właśnie te konkretne w tym miejscu, tu też ma powstać ten budynek, jeżeli chodzi o tą gastronomię. Natomiast pozostałe będą jeszcze bardziej powykręcone, mogą być nawet okrągłe, mogą być nawet z drzewa na środku, więc koncepcje będą całkiem ciekawe. Oczywiście mam nadzieję, że to wszystko się uda zrealizować i nie skończyć tylko wyłącznie na tym, że te wszystkie pomosty i elementy były tylko wyłącznie koncepcjami. Zresztą druga strona samego kanału Żeleńskiego jest aktualnie właściwie jednym wielkim nieużytkiem, gdzie się nic nie dzieje. Kiedyś tam był port, aktualnie tam się dużo nie dzieje. Sam park będzie nawiązywać do portu, natomiast tamta druga część po prostu nie będzie do tego wykorzystywana. Przynajmniej w najbliższym czasie jeszcze nie. Tymczasem to na ten segment materiału. Jeżeli taki materiał z Parku Żeleńskiego wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzienny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami, a Wiznosza. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film z tej inwestycji pojawi się za 2 miesiące. Cześć!